Sylwia Jarłokiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne wakacyjne jeszcze wydanie programu z cyklu Kwadrant z Ratusza. A dzisiaj w studiu goszczę zastępcę prezydenta miasta Inowrocławia, pana Wojciecha Piniewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wakacje, no cóż, panie prezydencie, powoli dobiegają końca, tak. A wraz z nimi zaczniemy od tego nasze dzisiejsze spotkanie, remonty w szkołach, których organem prowadzącym jest miasto Inowrocław. Tak, no. Większość wakacji już jest za nami, także większość remontów też musi być za nami. 1,5 miliona miasto przeznaczyło łącznie na te duże prace remontowe i część z nich już jest ukończona. Myślę tutaj o tych pracach, które niezbędne są do tego, by szkoła za 10 dni mogła normalnie funkcjonować. Czyli to muszą być ukończone sanitariaty, choćby w szkole podstawowej numer 2, remonty sal lekcyjnych w 11, w 4, instalacje elektryczne w 9, korytarze, wymiana stolarki. To wszystko musi być już ukończone, podobnie z przedszkolami. Natomiast niektóre prace, no, z takich czysto, można było powiedzieć, prozaicznych powodów, procedury przetargowe. Jeżeli nie udało się wyłonić oferenta w pierwszej ofercie, w pierwszym konkursie ofert, trzeba było powtórzyć, a czas uciekał. W efekcie te prace przesuną się do września, ale one nie rzutują na funkcjonowanie szkół, bo na przykład remont Orlika w szkole numer 4, szkoła może funkcjonować spokojnie, bo boiska inne są, sale gimnastyczne są i czy bieżnie w gimnazjum nie numer 3. Zupełnie jest to bezpieczne i nie koliduje z tym, co dzieci będą robiły, uczniowie będą robili od 1 września. Ale remontu faktycznie było sporo i tak jak wspomniałem, i boiska, i orliki, i bieżnie, i dachy, i sanitariaty, instalacja elektryczna, kuchnie w przedszkolach, bo tam jednak tego żywienia jest najwięcej. Sporo. Wydaje mi się, że te najważniejsze potrzeby zgłoszone przez dyrektorów w tym roku szkolnym zostaną zrealizowane. A na pewno największą naszą i chyba najważniejszą, o której już tutaj z panią redaktor wielokrotnie rozmawiałem, to była inwestycja, która została już zakończona w szkole podstawowej numer 2 za prawie równy 1 000 000 zł budowa boiska sportowego. Dzisiaj odbywał się turniej piłkarski. Taki piękny plakat na terenie Inowrocławia w wielu miejscach był pokazywany. Uczniowie szkół podstawowych, taka grupa wiekowa do 12 lat, młodzicy, mogli rozegrać ten turniej. Bardzo się cieszymy, bo było to już chyba jedno z ostatnich, chyba nawet ostatnie boisko, gdzie trzeba było zrobić je, a co najważniejsze, tylko 50% udziału finansowego naszego, a 500 tysięcy od ministra sportu i to nas bardzo cieszy. A zatem z tego trzeba się cieszyć. Tak jest. Piłka została kopnięta po raz pierwszy, turniej został rozstrzygnięty, w związku z tym możemy śmiało mówić, że za 10 dni uczniowie szkoły podstawowej mają super boisko wielofunkcyjne do różnych dyscyplin sportowych. Czy szkoły są też gotowe na przyjęcie 6-latków, tak, bo to jest obowiązek od tego roku, ale rodzice chętnie posyłali dzieci jeszcze wtedy, kiedy obowiązku nie było. W związku z tym w placówkach były już takie sale, które były przystosowane dla tych najmłodszych dzieciaczków. Szkoły są gotowe oczywiście, stąd między innymi remonty sal. W tych największych szkołach, mam tu na myśli szkołę podstawową numer 4 i 11, gdzie sal wyremontowano najwięcej, bo tam 6-latków jest zapisanych też najwięcej. Ponad 400 uczniów więcej w stosunku do ubiegłego roku szkolnego. Skąd ci uczniowie? To są właśnie 6-latki. To są właśnie 6-latki, które przyszły do szkół. Za parę dni rozpoczną swoją szkolną, edukacyjną, wielką przygodę, która trwać będzie kilkanaście lat. Warunki lokalowe, warunki organizacyjne, warunki, jeśli idzie o bezpieczeństwo, uważam, że są przygotowane przez państwa dyrektorów optymalnie. Wychowawcy będą czekać na te dzieci 1 września. No i troszeczkę ten wyż demograficzny. No się to jest taki wyż, pani redaktor, który sztuczne, nie jest do końca ale wyżem, bo tak, te dzieci za 6 lat wyjdą ze szkoły podstawowej i to będzie takie lekkie tąpnięcie znowu. Niestety, mówiąc o tym wyżu, w gimnazjach liczba uczniów się zmniejszyła. Niedużo, bo tylko 70 uczniów, także nie jest to dużo, ale nadal jeszcze to jest taka minimalna tendencja, ale jeszcze na minusie.
czy sprawy kadrowe, jeśli chodzi o nauczycieli, czy coś się zmieniło, czy zostali jacyś nauczyciele pozbawieni pracy, zwolnieni z pracy, czy przeszli na emeryturę, czy tutaj jakieś ruchy były? No to jest generalnie problem, nad którym pochylamy się już od wielu lat, by starać się tak rozwiązywać te właśnie trudne problemy kadrowe, aby nie było zwolnień, jak to się tak popularnie mówi, na ulicę. Czyli w taki sposób, że zwolniony nauczyciel nie ma możliwości znalezienia się w nowej sytuacji. Czyli dwie osoby faktycznie otrzymały wypowiedzenia, rozwiązano z nimi stosunek pracy w trybie artykułu 20, ale obie te osoby mogły skorzystać z uprawnień emerytalnych. Także nie było to zwolnienie takie brutalne, takie które twarde. Dawałoby, które stanowiłoby problem dla tych osób. Gdy czytam gazety, porównuję z tym, jak radziły sobie inne organy prowadzące oświatę w dużych miastach, to minimalne straty. Minimalne dwa etaty to naprawdę jest niewiele. Natomiast takich spraw kadrowych, no to zawsze warto wspomnieć o tym, że osiem pań, bo w tym roku były to same panie, zdały bardzo ładnie egzamin na nauczyciela mianowanego. 31 sierpnia złożą w ratuszu ślubowanie, otrzymają akt mianowania od pana prezydenta, a 1 września stosunek pracy przekształci, im się będą zatrudnione poprzez mianowanie. No i więcej otrzymają podwyżkę. Otrzymają oczywiście podwyżkę wynagrodzenia z tym związaną. Panie prezydencie, proszę państwa, ja myślę, że cieszą się ci rodzice, którzy posyłają dzieci po raz pierwszy do szkoły, dzieci pierwszo drugoklasistów i wyżej poza trzecią klasą, a także gimnazjalistów, bo podręczniki będą bezpłatne dla tej grupy uczniów. Ministerstwo Finansów przelało pieniążki za pośrednictwem ministra edukacji każdemu miastu, każdemu samorządowi. My dajemy to dyrektorom, dyrektorzy kupują książki, biblioteki wypożyczają uczniom. Trochę powrót do przeszłości, bo kiedyś tak było. Powrót do przeszłości. No, docelowo ten system ma być kompletny, to znaczy mają być objęci wszyscy uczniowie od klasy pierwszej aż po ostatni etap edukacji. W tej chwili, tak jak pani redaktor wspomniała, pierwsze, drugie klasy, czwarte i pierwsze klasy gimnazjalne to są te, których rodzice znajdą się w tej dobrej sytuacji, że zdecydowaną większość, tak mi się wydaje, tych niezbędnych do funkcjonowania w szkole tego wyposażenia, tego ekwipunku dydaktycznego uczniowie otrzymają. Będą podręczniki, będą zestawy ćwiczeń, to wszystko to będą wypożyczone. To jest duży koszt, prawda? Tak, to są bardzo duże pieniążki i jest to z pewnością duża ulga. No i tak naprawdę to tylko się cieszyć trzeba, że ten system krocząco postępuje. Za rok będą już kolejne, będą klasy pierwsze, drugie i trzecie, czwarte i piąte podstawówki i pierwsze i drugie gimnazjum. Czyli to pokazuje, że w bardzo krótkiej perspektywie opieką, wsparciem ze strony państwa, jeśli idzie o podręczniki, objęci zostaną wszyscy uczniowie. Bardzo dobrze, cieszę taką się opieką tylko ze strony Urzędu Miasta i Miast Prezydenta są objęci także studenci, którzy mogą ubiegać się o stypendia. Wielu z nich z pewnością ma duże plany, nie wszyscy mogą je realizować i właśnie to stypendium bardzo pomaga. To stypendium bardzo pomaga, oczywiście jest to stypendium, państwo już na pewno wiedzą doskonale, dla studentów pierwszego roku. Oni jeszcze nie mają możliwości uzyskania stypendium naukowego, bo po pierwszej sesji to już taka możliwość pewnie istnieje. Natomiast stypendium prezydenta wypłacane najlepszym absolwentom szkół średnich, z najlepszą średnią albo dorobkiem naukowym na tym etapie kształcenia. No i komisja niebawem będzie rozstrzygała te wnioski, które absolwenci szkół średnich złożą. No i myślę, że kolejnych trzech, może troje, czworo uczniów, absolwentów szkół średnich będzie szczęśliwych, bo przez cały rok będzie otrzymywało stypendium prezydenckie. I to będzie też taka motywacja, aby później z kolei starać się o stypendia rektorskie uczelniane. Ja już wiem od kolegów, którzy pracują szczególnie w liceach, że wielu uczniów myśli już o tym, zabiegając o średnią czy przygotowując się do matury, że to jest całkiem niezły zastrzyk finansowy.
To też mobilizuje i bardzo dobrze. Panie prezydencie, kwestia, którą chciałabym jeszcze poruszyć, to sprawa może tym razem nie związana z edukacją, ale ze sprawami społecznymi, mieszkaniowymi, bo Inowrocław od wielu lat prowadzi taką politykę mieszkaniową, aby rzeczywiście lista oczekujących na mieszkania socjalne zwłaszcza, albo te wyroki eksmisyjne, które są konieczne, żeby była zaspokojona. Kolejnych 16 mieszkań zostało oddanych na ulicy Wojska Polskiego. Tak, kolejny blok, 16 mieszkań. Miałem przyjemność spotkać z lokatorami tego bloku w ostatnich dniach lipca. No, mogę powiedzieć tak, widać wzruszenie, widać zadowolenie. To jest kolejnych 16 problemów mieszkaniowych rozwiązanych, bo za każdym z tych lokatorów, za każdą z tych rodzin stoi jakaś historia, jakieś problemy, albo zdrowotne, albo życiowe, jakaś duża potrzeba mieszkaniowa, bardzo jasno skonkretyzowana we wniosku i niezwykle cieszę się, że mogliśmy tych 16 kolejnych umów podpisać, a lokatorzy autentycznie byli wzruszeni, szczęśliwi, ale też trzeba powiedzieć, że to mobilizuje też takich lokatorów, żeby podjąć pracę, żeby bardziej się angażować, bo mieszkanie socjalne nie jest też tak do końca życia, prawda? Nie, ono może to być jest na 3 lata tylko przyznane. Dlatego to jest też czas, żeby właśnie ci mieszkańcy poczuli, jak to jest, mieć własny kąt i jeszcze bardziej się zmobilizować, żeby starać się później tak poprowadzić swoje sprawy życiowe i rodzinne, aby już móc poradzić sobie właśnie w przyszłości. Nas jeszcze jeden aspekt interesuje, aby lokatorzy o te mieszkania dbali, aby te mieszkania, te nieduże bloki, czyli tak naprawdę to jest bardzo kameralne, wszyscy się będą znali. To nie jest duży blok na 100 rodzin, gdzie obowiązuje anonimowość. Tak jest. Tu się wszyscy będą znali. I ja w tym pokładam wielką nadzieję, że to będzie powodowało, że te bloki będą zadbane, że tam nie będzie zniszczeń, nie będzie dewastacji, a już bardzo zaawansowana jest budowa trzeciego, wkrótce czwartego, ostatniego w tej części Rąbina z tych bloków socjalnych. No a potem, jak już skończymy inwestycje, te poważne bloki, pojawi się infrastruktura, czyli place zabaw, być może jakieś parkingi, bo dokładnie nie znam tutaj możliwości inwestycyjnych, ale na pewno chodniki, których tak brakuje w tej chwili, jakieś tereny zielone wokół tych budynków. Coś, co spowoduje, że to mieszkanie nie będzie takim mieszkaniem trochę surowy na budowie, jak to teraz jeszcze jest, że obok słychać jak dźwigi, koparki pracują, tylko to będzie fajny, przyjazny dla lokatorów taki kącik, gdzie będą mogli mieszkać. Pomimo tego, że mieszkania socjalne, komunalne, jakiekolwiek mieszkania nie mogą być dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, bo niestety, prawo unijne nie przewiduje tego typu dofinansowania, to Inowrocław w ostatnich latach sporo tych mieszkań oddał, bo to nie tylko mieszkania socjalne, ale też mieszkania komunalne. Oczywiście. Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które jest w ogóle, jeśli przejeżdżamy przez Inowrocław, widzimy kolejne osiedle, które powstają. Deweloperzy budują kolejne bloki. Czyli Wojskowa Agencja Mieszkaniowa już przecież na potrzeby wojska buduje. My budujemy na ile możemy, na ile nas stać. Co prawda zawsze staramy się, nie z Unii, bo tu faktycznie nie można, ale z Banku Gospodarstwa Krajowego te 30% dostać i ten blok też 400 tysięcy nam Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest w 100% finansowany, tylko przez żaden z tych bloków nowych na Rąbinie nie był nigdy wybudowany z naszych. Jest ważna. Tak, każde 100, 200, 300, 400 tysięcy z BGK jest dla nas bardzo ważne, bo dzięki temu te oszczędności możemy przeznaczyć na coś innego, no, choćby na szkoły. Do zobaczenia, żegnamy się z Państwem. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję w bardzo. Dzieci, uczniów, rodziców, tylko proszę, by nie czekali do ostatniej chwili z przygotowaniem się do szkoły, bo jak zaczną robić to 31 sierpnia, to może być mały problem. Za późno. Ale myślę, że już tak są wszyscy zorganizowani, liczymy na to. Dziękuję bardzo, Sylwia Jarmokiewicz. Kłaniam się Państwu nisko i do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.